Siemano, widzisz, z tej strony raz. Witam z kolejnym odcinku zagramy Max Payne. Pierwszą odsłonę serii. Zawsze mi się tutaj wciska, że chcę powiedzieć Max Payne 2, no ale. Okej, bodajże to jest odcinek 5, tak więc zapraszam do oglądania. Stara winda towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Szczurę na windzie. Okej. No, wycięłem ich całe szczęście. Ciężko było. Dobra, znowu. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Śnieg sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szansę na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. No i dobrze. Dobra, i do tego będzie miasto, co opustoszałe. Dobra. Sprawdźmy, co jest w kartonach. Amunicja do berety. Amunicja do świetówki. A painkillersy. Nieźle. Dobra, tamtego chyba nie otworzę. A tu coś jeszcze będzie. Dobra, pięknie. Nic nie było. Dobra, chłopaki chyba troszeczkę przesadziły. Przesadziły. Coś mi nie pykło. Nic nie ma. Tutaj. Okej, też nic. I coś rozwaliłem niechcący. Karuzela, karuzela. Nice. Dobra, tu jest zamknięte. Okej. Pięknie. Dowód rzeczowy numer 1. Gazeta. Co na gazecie? Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkarz. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. To chyba musiał Max przeczytać. No dobra, trochę nie wyszło. Okej, coś tutaj jest ciekawego, czy nie? Tu nic nie ma. Okej. Fuck. Ale oberwałem. Pięknie, chłopaki chciały coś pogadać o wampirach. Ja myślę, że ktoś tam stoi, lol. Mówię, najpierw tu sprawdzę. Drzwi z jednym wejściem. Amunicja do berety, świetnie. Ciekawe, o czym tu chłopaki chciały podyskutować. Dobra. Tu nic nie ma, tu jest apteczka. Świetnie. Dobra, mam zapas do śrutówki, to chodzimy sobie troszeczkę za śrutówką. I spokojnie z bronią, wiesz?
wierzcie mi, lepiej żeby Muerte się nie wkurzył. Panowie, przejdźmy do interesu. Zielone za zielone. Łzy zielono oki anioł. Amen. To jest chyba jakaś transakcja. Dobra, chodzik. Pięknie. Weszło jak w masło. No, Max jak bardzo dawno dyktywa. Temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Majeja. To była brudna forsa. Ale przydałoby się taki pliczek. Co, Max? Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz. Walkiria. Dobra. Już nie będzie narkotyków. Ej, co jest? I tyle w temacie Walkirii. Latająca kasa. Dobra. Co my tu mamy, ludziska? Okej, okay, koktajl Mołotowa, to się przyda na pewno. Nic więc tutaj nie ma. Okej. Okay. Drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Z tym kluczem. Teraz będziemy szukać klucza. Na stole leżał klucz. Tu jest. No, trudno go nie zauważyć. Okej. Okay. Weźmy sobie sieciówkę. Co my tu mamy? Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Mówię ci, Candy, byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. To mu Lada robiła. Och, Rico, jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Okej, okay, lachę trzeba załatwić. Okej, okay, dwóch wykończonych. Pięknie. Dobra, wymiana argumentów. Laska się żyje? Żyje. Sucz. O, w końcu padła. To twarda suka. Nieładnie tak strzelać do funkcjonariusza. Wejmę sobie piwka. I skasujmy. Okej. Okay. Rozcinijmy sobie giwerem i zrobimy sobie zapis, bo tu pamiętam, że ludziska, że będzie problem. No koleś jeszcze ty. No więc ja chyba na klatę nie przyjmie. Pięknie. No, ciężko było. Oj, ciasno się robi. Pod ołowiu. Okej, okay, co my tu mamy? Tu jest wyjście.
antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Poproszę o painkillersy. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj jęków. Dobra. Szefiego gniki! To Max Payne! Przyszedł, rzucił się na nas! Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz! Przecież to tylko jeden klina! Oby to był żart! Rozwalcie go! Co za problem! Halo! Halo! Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Nie wiem, czy wyzyska, nie jestem pewien, ale chyba słyszę podkład oryginalnego aktora angielskiego, bo słychać taki właśnie podwójny podkład czasami, taki wyciszony angielski i narzut tego polskiego. Dlatego tak czasami się aktor nas śpieszy. No. Nie weszło. Okej, coś tu jest? Nic nie ma. Dlaczego gra? Myślisz, że możesz mnie okradać? Wiesz do cholery, kim jestem, wiesz? Cholera! Pięknie. Edzik, dziękuję. Maszynka się popsuła. Nie ma grania. W ruletkę może partijkę. Okej. Przodujmy sobie śrutówkę. Dobra, ciężko się robi. Dobra, jeszcze jeden. Pięknie. Nice. Nie tak łatwo załatwić policjanta, który ledwo aktualnie zipie. Witamy dwa? Nowy Jork? Śmiesznie. Napisane. Dobra, wyjdźmy stąd. To jest chyba to, że możemy wejść i wyjść. Aha. Dobra, nice. No i co, ludziska, to jest koniec kolejnego chapterka. Ja wam dziękuję za uwagę. No i co, komentujcie, oceniacie, czy macie się do usłyszenia. Cześć!